No i dobra, ciśniemy. O, mogę tu wybrać... Wow! Wow, to coś nowego. Mogę wybrać poziom trudności. W poprzednich dwóch kolach tego się nie dało, tak się nie dało. W życiu tylko jeden raz przechodziłem MW3, więc w sumie zupełnie nic nie pamiętam. Z MW3 nic nie pamiętam poza ostatnią misją. How far will you go to bring it back? Shepard created a war, but only we knew the truth. No. Nikolai, we gotta get so bad here. I know a place. Zawsze jest poziom trudności. A co to? Nie wiem, o co się chodzi, to ręcik. W sensie, że co? Czy jest to w poprzednich kodach MW i MW2 poziom trudności można było wybrać po szkoleniu, po treningu. A teraz możemy od razu przy grze. MW3 to 4-5 godzin, ale efekty Michael są mega. Ale tak, ja jestem oczywiście mydłem. Kompletnie nic nie pamiętam. Modern Warfare 3. Dobra, ciśniemy. Lecimy. Dobre zapowiedzi, dobre skoki. Go, 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 go. Login, password. Znowu będzie Ramirez. What's the sit rep on New York? The Russian jamming rigs have neutralized our air support. As long as they maintain air dominance, it's a losing fight. We cannot lose New York. Are there any special mission units in the area we can request? JSOC's got a Delta Force team at Bennett Field. Call sign Metal. Overlord, Metal 01 is up on Greenside. This is Sandman. Understand we are OpCon to you. Over. Glad to have you in our corner, Sandman. The Russians are using electronic countermeasures to jam our comms and guidance systems. The primary emission tower is on top of the stock exchange. I need your team to destroy. Mamy bezpośrednią kontynuację MW2, widzę od razu. You'll have no radio contact. Trwa wojna. Copy all, we'll get it done. Okej. Au. Au! Delta Frost? Jaki Delta Frost? A my jesteśmy Frostem, nie? Fajny projekt. Derek Frost z Westbrook. Jesteśmy z Delta Force'u. Czołem, Frosta, smaczna i Frosta. Halo, halo. Wybuchy, eksplozje, wszystko. To nieźle. O kurde! O kurde, co za fow! Ej, ten fow tu już jest taka trochę przesada. Ale okej. Ej, kurde, fajnie się tak gra nawet. Ej, Jezus, już jestem ranny. Ej, sekundka, sekundka. Bo mimo wszystko mi tu strasznie brzydko wygląda. No, o, anti-aliasing wyżej troszkę. Jakość tekstury, no oczywiście, że wysoka, ekstra. No kurde, nie zapisałem. Nie zapisałem. Więc tak, zastosuj. O nie! O nie! Dobra.
A chwila! Dobra, dobra. No i wygląda teraz to normalnie. Kurde, no i to się nazywa optymalizacja. No, przepraszam bardzo, ale to jest bardzo dobra optymalizacja. Nie to samo co MW Remaster. No, to jest dobre. Pan powiedział, popatrzył i powiedział, to jest dobre. Dobre remaster. To nie jest remaster, to jest dobre. Wow, jest wyrzutnia. Już lubię tą wyrzutnię. A Jezus. Nawet wygląda średniowo. Shut the fuck up. The fanboy BF-a się znalazł. Idź ty z tym BF-em gdzieś indziej. Desync audio. Znowu! Ale co z tymi kodami jest nie tak? Zawsze w kodach jest desync. No dobra. Dobra. Jak jest teraz? Zawsze przy kodach jest desync. Poszło w dobrą stronę, czy w złą stronę? Oczywiście OBS i MW to jest dokładnie tak samo. Nic się nie zmieniło, co? A, dobra. W takim razie... Spróbuj ograniczyć... O, dobra, spróbuję, tak? Właściwości... Ogranicz ilość przechwytywanych. Dobra. Zrobiłem to, co Torrent powiedział. Więc sprawdźmy. Czy będzie teraz desync, czy nie będzie desync. Mam nadzieję, że nie. Bang, kurde, ludzie. Jak się to... Kurde. Ale to jest płynne. Ale to FOV jest teraz świetne. Teraz to można grać, a nie... To było wcześniej. Wcześniej to było niegrywalne. Jeszcze bardziej. What the fuck? I weź tu słuchaj Torrenta, i weź tu słuchaj Torrenta. Dobra. Pozmieniałem coś, zobaczcie jak będzie teraz. Oha, taki. Taki giancik. Dobra. Zmieniłem troszkę w ustawieniach. Pytanie jak będzie teraz z dźwiękiem, czy będzie desync, czy nie. No nie, i znowu w tym samym miejscu. Auć. Na miłość boską. Kilka kulek i po tobie. Kilka kulek i po tobie. No i dalej się zastanawiam, co jest z tym desynkiem. No kurde, jest dalej czy nie jest dalej? No lepsze się mi. Uwaga, strzelam. Nie ma lagów. Pytanie, czy lagi mogą być w grze single player? Lagi także są w grach wykorzystującym sieć.
tylko podstawy. Więc to nie były lagi, a bardziej spadki FPS-u. Jedynica pomiędzy lagiem a spadkiem. Ale to taki, wiecie, szczegół. Bardziej mnie ciekawi, co z tym desynkiem jest mniejszy. Ale nadal jest. Dobra. Znowu zmieniłem. Wiem już przynajmniej, w którą stronę mam iść. Jak jest ze synkiem? Strzelam! Nie, źle jest. To w takim razie... Nie ma dźwięku w ogóle. Wow, to coś nowego. A teraz? Czekajcie. Ja w ogóle tu demonowi nie ufam. Odprawiam sobie streama na Twitchu i sam zobaczę. Nie ufam demonowi. O jest, demo. To. Niech trzecia wojna. No tak, odpal mi. Odpalisz mi. O, jest, dobra, super. Dobra, zobaczmy. O, jest to, słuchaj. Ogarniam na podglądzie. Z dźwiękiem, desynkiem ogarniam. Dobra, zobaczmy. W ogóle dźwięku nie ma, lul! Co ten OBS? Nic nie zmieniłem, dosłownie nic nie zmieniłem. Nie ma dźwięku. What the fuck? OBS się w ogóle nie... OBS w ogóle się nie lubi z tym. Halo. Oglądam, jak streamer ogląda stream na streamie swój stream dodatkowo. To jest taka super incepcja. Dobra, co z tym dźwiękiem, kurna? No halo! Panie OBS. Dlaczego sobie jaja zawsze robi z tym desync? I to przy MW. Całą trylogię MW. Jest dźwięk. Dobra. Zaufam ci tym razem. Zaufam ci tym razem, demon. Tym razem. Desync, ale duży ten desync? Kurde, dobra. Dobra, nie będę przyjdzie dalej. Auć. Zębu zawsze jest jakiś problem, zawsze. To jest klątwa NW. No nie blokuj, biegniemy typy. Setne sekundy, a dobra, kurde, setne sekundy tam ki. To tam pies. Auć. Dobrze jest, nie znacie się, kurde, bardzo dobrze jest, świetnie. Wy po prostu jesteście jacyś z opóźnionym dźwiękiem w uszach. Macie opóźnione uszy. Macie desync uszowy. O, to nasi, dobra. Let's go! O Jezu, przepraszam, nie chciałem, nie chciałem. Dobra. Bang. Jest bardzo dobrze, świetnie. Ajajajajaj. Wy, co to jest, jakieś działo? Nie, to jest strzelba, to jest wyrzutnia. To jest... Co jest? No tak. Cóż, przynajmniej to wygląda lepiej niż remaster. Ech.
A chwila, skoro... Moic, auć. Dobra, zdrówko. Regeneruj się, generacja, dobra. Let's go! No kurde, jest ciężko trochę, bardzo... O Jezus Maria, ale mi było mi koło usza. O, I am alive. I am alive. Siemanka, z tej strony Stranger. I to jest kolejny odcinek z I am alive. Ponieważ uciekłem rakietą helikoptera. Może tak pół sekundy jest delay, coś ty. Czy zrobiłem do 1/3? Masz, że to już jest delay. Kurde, no halo. Dobra, bawię się dalej. Dobra, coś zrobiłem. I pewnie dziękujemy, tak? Bo oczywiście, OBS jest super, świetnym programem. Może zacznę streamować na programie, o Jezus, na programie od Razera. Timerem będzie mierzył. Nie ma dźwięku! Japi. Co ten OBS? Wystarczy, że jedną sekundę zmienię w przesunięciu dźwięku i już dźwięku nie ma. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? A zróbmy coś takiego. Jak jest teraz? Czy ty przychwytujesz PC Razerem? Nie. Znaczy powiedziałem, że mógłbym program od Razera do streamowania używać. Opia, przez OBS-a przychwytuję. Powiedziałem, że mogę. Mogę. Użyć programu od Razera. Używam OBS-a. Słuchaj. I wciąż nie wiem, jak jest z delayem. Nikt nie mówi. Czy jest dobrze, czy źle. Kibel. Dobra. No ale powiedzmy, jak to... Powiedzmy, jak to jest, że przy grach najnowszych Piotrek wydala jak najbardziej, a przy jakimś MW z 2011 już problemy są. Na miłość boską. Nie mam siły. Ja bym zjadł tylko siły. Może ci ustawiło? No na pewno nie ustawiło mi 4K, jak widzisz. Co zawsze z kodami jest coś nie tak. No jakbym jeszcze mógł, ale nie mogę zmienić mi. Dobrze jest? O! Udało się? Mogę celowniki zmieniać. Dobra, jasne. Teraz dźwięk jest przed wideo.
Dobra, to już wiem co się dzieje, to już wiem jak to naprawić. Szary mary i powinno być dobrze. To winno... o jest. Idę. Idę człowieku piasku. To jest za dużo klatek, halo, kurda. Ten FOV jest kurde szalony. To FOV jest zbyt szalone. Nawet na mojej myszy to jest... Wow. No i się przyzwyczaiłem, że o mojej czułości to kurde, teraz jest nawet gorzej. O kurde, au. Ale nie tnie. O chuj. Chodzi temu OBS-owi. Dobra. Kolejna zmiana. Ten OBS to jest jeden... Myślisz? Ale nie no, ten OBS to jest jeden wielki lul, no kurde. Nie, dzięki. Czyli już wiem, dobra. Czyli wiem, co nie mogę robić, oczywiście. Dobra, teraz. Zobaczmy, jak będzie teraz. Dobra, jest dźwięk, przynajmniej tyle. Mamy dźwięk. Pamiętajcie. Jest to syntaks... Sęk w tym, że jeśli przesunę jeszcze odrobinkę dźwięk, to właśnie tak znika. No teraz Toren mówi, że dobrze jest, naprawił. A Demon mówi, że nie naprawił. Co tu się dzieje? Jak to działa? Na miłość boską. O, hot dogi! Ja bym sobie hot doga zjadł. O jest. Da jak to jest, że jeden... Dobra, nie masz. Nie wiem, co się dzieje, no ale dobra. Hashtag Modern Warfare. Z każdym MW są takie problemy. Taka ciekawostka, jak gram na padzie w MW3. Jakby ktoś się zastanawiał, dlaczego. To musi być chyba jakoś quality, Szwecja. Ale Szwecja to nie jest jakoś. Szwecja to jest upośledzenie.
ogóle ta gra w ogóle nie ma sensu. Idziesz tu do pracy? No. Mówmy Szwecja, aaa, kojarzę to. Coś tam kojarzę, tylko... Na torrent, halo, pamiętam to, mówmy Szwecja. Kojarzę. A może demon był od zawsze? Kurde, demon jest przerażający. To demon w końcu. Ale to jest w sumie bez sensu. Ale co tam się stało? Dupę zawracają. Matka, ale tak jest bez sensu. W ogóle o co tu chodzi? Jesteśmy jakimś Frostem, jesteśmy w Nowym Jorku i w ogóle o co tu chodzi? Nie ma żadnej fabuły. Wcześniej widzieliśmy, jak Fry z Mikołajem wiozą rannego sopa, mydełko. I nagle tak z dupy jesteśmy żołnierzem Delta Force'u. I walczymy. Bez sensu. No według takiej fajnej książki z napisem Biblia na przodzie jest Legion. Legion to tak trochę dużo ludzi. No ale nie, serio. Serio, powiedz mi, o co w tej grze chodzi. To jest bez sens. Nie wiem, może ktoś przeanalizuje to? O to tu chodzi, bo to jest jak na razie bez sens całkowity. Jedyne co widzę, to że są wszędzie wybuchy. I muzyka jest, co mi się podoba. Pojem pom pom. Panie piaskowy człowieku. Auć. Auć. Everything's clear. Your seat. Bierzesz go z mele, no kurna. No to jest bez sensu. O, demon niedługo dostanie ostatni level. Niedługo. Wkrótce prestiż, co? A dobra, dlaczego w ogóle Rosja zaatakowała USA, a nie USA Rosję? Byłoby ciekawiej. Auć.
Ale NPC są coraz głupsze z części na część. Miałeś więcej godzin? A to nic mi o ten temat nie wiadomo. Wow, 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 wow. NPC są naprawdę głupie jak buty. Bang! Wybuchło. Da, wysadziliśmy taką wieżę i tyle. To nie ma sensu. Wolisz strzelać się na znacznie żonym polu? Po środku tylko niczego. Wiesz co, to jest naprawdę ciężkie pytanie. W sumie faktycznie wolałbym na znacznie żonym terenie. Wow, wow. Ajajajaj, biegnę, jestem Frostem in the slow more. I teraz będę z... tak, z minigana. Just Call of Duty Films. W sumie chyba COD. To była jedna taka wielka Michael Bayowa rozliwa. I się nawet minigan nie przepala. No. I zerowy rozrzut. Halo, strzelam. Ale skrypty mi nie pozwalają. Skrypty mi nie pozwalają go zastrzelić. Skrypty mi nie pozwalają go zastrzelić. O, o, a jednak skrypty pozwalają. O, drugi skrypt też pozwolił. Było. Not even once. Spoko, strzelam, chłopie, widzisz, że strzelam? To zabawka w topie myszkę. Ta akcja, te wybuchy. O, uwaga, skrypty się odpalają. Ale to jest bez sensu. Okej. Wybuchy, eksplozje, wszystko. Ale spać się chce. To nie ma sensu w ogóle.
Poseidon systems are back online. Standing by with a full payload of JDAMs, requesting clearance. Lightning 3-1. Ten helikopter przetrwał 1000 strzałów, żeby się zjebał. Zależy jakimś kurtem. I prawie spadasz. Call of Duty. Realizm. Michael Bay. Just Call of Duty Phoenix. What's our next target? The Russian command vessel is an Oscar II submarine carrying enough cruise missiles to level the eastern seaboard. We need to strike fast before they can launch a counterattack. Roger, what's the mission? Infiltrate the vessel, take over the bridge, then turn their weapons against their own fleet. I need you to link up with the SEALs and get it done. Good luck. Get up, boys. Where's our infill point? Brooklyn Battery Tunnel. I thought it collapsed. It did. Ale to jest bez sensu. In position. STV Team 4. To tutaj wolę te najnowsze części koda, gdzie jest jakaś zwarta fabuła. W razie bierzemy udział w jakichś walkach wojennych. No i po co? O, pamiętam tą misję, ona była pokazywana na E3. Oglądałem ją na E3 jakimś. Nie pamiętam którym. Oglądałem. Pamiętam. Halo ludzie. Dlaczego mi zawracacie dupę? Kiedy świat... No gościu, daj mi spokój. Halo. Tu trzecią wojnę prowadzę. Nie. Zasadniczo nawet tym sterować nie mogę. Mogę tylko naciskać W. A nie, mogę sterować, dobra. Wracam honor. Tą myszką. Co bullshit. A ja się tym topolnie steruję. SEAL team should be up ahead. I see them. Sir, head up window. Sir, Anders says closing fast. Roger that. Lead the way. O, biznesmen. To był demon. Napisz mu, że pływasz w skafandrze przy dnie oceanu. W stanie pisać. O, kolejny demon. Stuknę go. Nie, 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 nie. Wow. Miny. Gdzie, a gdzie wy wziąłki jesteście? A, tam jesteście. Za się to kiepsko steruje. O! 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 No kurde, wiesz co, gościu, tak ciężko się steruje, kiedy koło ciebie jest mina. Nie mogę przypomnieć górą, bo mnie w dół ściąga. No. A się nie fajnie tu steruje. Lul. Płynę sobie pod wodą. O, więcej minów. Wow, 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 wow. O, jolo. Loś. Bum, bum, bum. Ale łódź. I nagle tak aż spłaszcza. Na placek. Brum, brum. Brum, 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 brum. Wygląda jak statek z Matrixa. Plant the mine on the sub.
job. We'll prep the exfil. Going explosive. No wybuchy, będą eksplozje. Overlord, this is Metal 01. Sub is surfacing. Commencing assault. Roger 01. Continue to primary objective. Biedaczki, które tam zostały. Będą topić się, umierać. Dałem 776 biców. Spoko. Ale mysł dał 3016. Nie, no bo w ogóle to jest oszukane dzisiaj. Dzisiaj alerty nie działają, dzisiaj to też nie działa, no i wszystko dzisiaj nie działa. Jaki to ma rozrzut. Bitwa Nowy Jork. Rozstrzalnego linku. No i wszystko się wytłumaczyło. Trzeba było być uczciwym. Oszustwo. Ja. Ja ci tam, suka. Chyba, że stąd. O! Kurde. A ten gościu by tylko robił... Wejścia smoka. Sand smok, smok, bok, bok. Ale panowie, tu nic nie widać. Udało się. Człowiek pistolet. Easy. Steady. No miłość boską, ilu tu jest? Ale pokazuję mi tu jakieś lasery. Ale nie pokazuję mi z drugiej strony laserów. O. O, oczywiście. Takie paczuszki zawsze, zawsze zniszczą każdy rodzaj drzwi. Nieważne czy drewniane, czy stalowe, czy cokolwiek innego. Hello. My name is Johnny. Co, niszczymy świat? Roger 01, copy Neptune.
grid coordinates follow. Tango, Whiskey, 056628. Frost, get on the console. No co, hakujemy? Zawsze się dobrze hakuje tak. 3, 2, 1, pfu. Roger, SEAL team is in position for exfil. A to nie mogliśmy tędy wejść? Olga. Pamiętam taką Olgę. Ten zapewne też pamięta tą Olgę. Ta Olga to potrafiła już rzeczy robić. Wow, wow. Te fale, ale te fale są super. Wow. A ty nie mogłeś strzelać? Nie musiałeś kierowcy rozkazywać? Dobrze. To się za dużo dzieje. To się zdecydowanie za dużo dzieje. Tutaj nie ma sensu. Zupełnie nic nie ma sensu. Hello. Mogę być pifafif? Nie mogę być pifafif. Roger, middle 01, missile strikes confirmed. Ale dobra muzyka. Hard targets in your AO. All primary threats neutralized. Good work, team. Best one for the books. Easy day, Overlord. Sandman out. Ulala. All friendly call signs. We are no longer on the defensive. I repeat, consolidate and counterattack. This is ODA Foxtrot. I co teraz my atakujemy? We got them on their heels. No i tyle. No i tyle z ataku ludzkich. Beyond the jagged edges of war, there were still Russians who rejected Makarov's lunacy. Men willing to stand against the tide. Oh. Price, we've got vital signs, but they're weak. Soap won't last without proper attention. He's a hard bastard. Trust me, he'll make it. We're picking up inbound signatures. We've got company. It's Makarov. He's tying up loose ends. Who's your best man? Yuri, ex-Spitznaz. Only man I know who hates Makarov more than you. Get him. They'll use the ridgeline for cover and fly in from the south. How do you know? It's what I do. Task force. Dissolve. Dissolve the Yuri. Gamiluskiem. No, no. We need to get soaked to the chopper. What is that? No, a tym się przy noszach nic nie stało. O kurde, eksplozja. Yuri, take position on the balcony. We need to buy the doctor some time. Keep your eyes on the courtyard. Siema, jestem Yuri. Let's breach the courtyard. Take them down. We need to hold them off until we can move soap. Ale beznadziejny karabin, jeszcze ma ten tak mało amunicji. Wygląda to prawie jak Far Cry 4. Yuri,
Nice! Christ to Cox! Nie, ten sam karabin, co? O! 8,59. O, dobra, niech będzie 5,90. Coś nowego. Jestem troszkę już zmęczony. Tak bardzo zmęczony, że mi się odgadać nie chce. Ale to w sumie chyba oczywiste nawet jest. To chyba jest nawet oczywiste. To nie jest dron. Nie oszukuj. Drony tak nie wyglądają. A zastrzelę sobie cywila? Chyba nie zadziała. Halo, dlaczego tu sobie wili strzelacie? God damn it. This is madness. This is clear madness. Dlaczego on tak wyciąga broń? Lub kto biegnie tak z pistoletem? Byś się bał, ty, bał tej broni. Gaddemy, za dużo tych granatów. Zdecydowanie za dużo granatów. Kurde, bez amunicji to wiele nie zdziała. Bez amunicji to dużo nie zrobię. No, przepraszam, panie pizze. Tłumaczy. Dokładnie wszystko do tłumaczy. Ej, idę stąd, stąd. Dobra. Tu się za dużo dzieje, halo. Tak jak nie ma sensu w ogóle. Bo tu się za dużo dzieje. O, siła pani blacha. O, nie żyje pan blacha. Umarł. No i zabili kolejną blachę. Już nie ma blachów. Kurde, no. Bang, 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 bang. No ja musiałem... O, już wiem, mam dalej amunicję. W końcu nie mamy magazynków po 500 naboi. Przynajmniej tyle realizmu jest, przynajmniej tyle realizmu. Quick time event. No nie. Co? Demet. Ej, kurde, krzesło.
Na miłość boską, ja nie widzę nic. Dobra, czyli z tyłu ktoś jest. O, a to jednak był mój. Tu jest. Co te ludzkie. Au, au. Ale nawet nie mam pod tabem celów misji. O, znowu bym swojego strzelił. Znowu. Prawie jak zdziada. Jakie BPN? O Jezus. Jak idę. Private Coplar, private. I cywile. A nie lepiej było na otworzyć drzwi? A dobra, no co ja tam wiem? U, będzie tutaj ten skrypt. Będzie skrypt, spadniemy z góry. No o, właśnie tutaj, bo nie. Na pewno w tej misji będzie taki skrypcior. Zmiany budynki wybuchy pożary, zamieszki z użyciem broni. Just ruskie fink. Uuuu. A się to coś nazywał Goliat? Ohoho. Wsyłanie po rosyjsku. No jak ja tam nie chcę nic mówić, ale to jest angielski. Say hello to my little friend. Miszu, prawie łódź. Prawie jak łódź. W Łodzi też takie rzeczy się dzieją. Trzeba zabrać Mystusa. Ale Mystus potwierdzi. On na co dzień takie rzeczy widuje. O rany. Tracę kontrolę. Też panie cena. A tutaj są. To nie mogę z buta iść. Czołg z miganem. No to łódź jak wypisz wymaluj. No chuj, to łódź. To jest właśnie łódź. Już tak wygląda. Takie rzeczy to się ciągle dzieją w Łodzi. Easy. Dajcie jeszcze te dwa helikoptery. Lecą już? Są ptaszki, już nie ma ptaszków. Gdzie ma? A, tu masz sobie. Easy, easy. Dobry czołg, niezły. Autoregeneracja czołgu. Hello.
Matko Boska, jak się uwzięli na nas. Tu się za dużo dzieje, tu się zdecydowanie za dużo dzieje. Ale nie mówię, że to jest złe. Ja mówię, że to jest złe. Helikopter teraz, co? No i mnie zniszczył. No i zniszczyli czułg. No i zniszczyli czułg. I też raz buta iść. Biegnę, 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 biegnę. Wow. Biegnę, jestem Forest. A! To było tutaj. To były te buty. Wow, 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 wow. Już żyją, już się zgamyśl, o kurde. Na miłość boską, co tu się dzieje? Idź pan, kleje. Tu się za dużo dzieje, zdecydowanie za dużo. Po prostu Michael Bay pełną parą, pełną gębą. There he is! There's Yuri! Good, we'll need him. We're going after Makarov. Idziemy za Makarowem! They say truth is the first casualty of war. But who defines what's true? Dolary, wszędzie dolary, pieniądze. The Russian president is flying to Hamburg to negotiate a peace treaty with NATO delegates. Truth? It's just a matter of perspective. However, many Russians still blame America for the massacre at Tsarkiev Airport. The duty of every soldier is to protect the innocent, and sometimes that means preserving the lie of good and evil. That war isn't just natural selection played out on a grand scale. But for now, it looks like the world may finally know peace. The only truth I've found is that the world we live in is a giant tinderbox. All it takes is someone to light the match. Andrei Kharkov. Teraz gramy zupełnie tym zimnym. Pierdyli od tych postaci już. Frosta mamy, Juriego, jakiegoś... Zapomniałem, jak się nazywał, przed chwilą pokazywali to. Andrei. Kharkov. Dajcie spokój. Aha, dobra. Prezydent Rosji. Prywatna kajuta, co? Jestem ochroniarzem. Siema. Kogo tu mamy? Ania Kowalewa, Morozow, Sokołow, Żukow, Gorszewski. Najlepsze rosyjskie nazwisko. O, jadne, wybuchy, porywają helikopter. Code Red, repeat.
O kurde. O kurde. Déjà vu. Déjà vu. Jakie mocne déjà vu. Bang, 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 bang. Jezu, jakie to jest głupie. Co tu się na miłość boską dzieje? Idź pan w cholerę. Ale to z drugiej strony jest tak fajne. Jest tak głupie, ale tak fajne. I've just been in this place before. O, waga, znowu pływamy w powietrzu. Jezu, ale to jest tak, tak głupie, że aż fajne. Zostawcie córkę prezydenta, siema. Musieliśmy cię uratować. Jasne, idziemy. Matko Boska, ile tych porywaczy jest? Za dużo. O kurde. O nie. Samolot nam się psuje. What the fuck? What the fuck? What the fuck? O kurde. O kurde. No dobrze. Może ja sobie pójdę stąd? Nie wiem, no. Zajmę się szydełkowaniem. Wydzielam sobie szaliczek, skarpetki. Taki bez wybuchów, eksplozji. Gdzie coś ma sens. A nie jest jakaś przerażająca rzeź, która jest co ciekawe fajna. No i po co wam była ta wojna? Jak to mówią, gdzie porywaczy 6, tam nie ma co latać samolotem. Tylko że tam było 60 porywaczy. Ej, ja pamiętam tą misję. Może nie pamiętam, ale pamiętam. Czy kojarzę? O, kojarzę. Tyle. Idealno, niewidzialna ściana. Kojarzę to. Brzmi prawie jak metro. O kurde, wybuchy, eksplozje. 6,60 i tak je było. Nikolaj umiera. Kalinin. Jezus, ale to jest tak. To jest fajne, to jest tak fajne. Niesamowite. Activision. Zrobiliście taką rzeź. Tak nawaliliście tymi skryptami. To się chce grać. Prawda, były rozczarowujące te dwie pierwsze misje z Delta Force. Ale kurde, teraz to...
Jasne, można, można. I w końcu wyciliśmy do Task Force. Słyszeliśmy, jak zagraliśmy jako Yuri i teraz wiemy, jako pionierz prezydenta. Nice! Zresztą, co się mówić? Nice! Super! Zacząłem się zastanawiać, czy w ogóle to można przejść. Tam jest czerwona beczka. Czerwone beczki są zawsze wybuchające. Mimo wszystko to nie ma tak sensu. A nie ma tak fajnego sensu. Oj, rany. Czarny kot, co? Strzelba, ale ja nie chcę strzelby, strzelba będzie zła później. Idę, za dużo strzelb, za dużo. Wszędzie wszyscy strzelby mają. No dobrze. O, PP. Tak zwane bizony. To jest panie Lebedow, panie prezydencie. Pan prezydent nie jest ranny. Wzięliśmy jej córkę. Makar, nie! Fuck. O nie, zabił mi go. You know who I am? Yes. Then you know what I want. You're insane. Russia will take all of Europe, even if it must stand upon a pile of ashes. I want the launch codes, Mr. President. You'll never get them. Every man has his weakness. Find the girl. No i mnie zabił. Kurde, ale to jest fajne. Ale to jest fajne. I znowu Yuri będzie, co? My name is Yuri. The Russian president never arrived in Hamburg for the peace summit. With his whereabouts currently unknown, no one is certain what this means for the peace treaty. Looks like Makarov just played his next hand. If he puts himself back on the grid, he wants it to be known. So where do we start hunting? Africa. Makarov's been using local paramilitary group to move shipments into Sierra Leone. From there, they go towards Morocco. And into Spain. He's moving north. Right towards Her Majesty's doorstep. What's the cargo? I don't know, but it's important to him. Then I want it. We can use the river to get in close. There's a factory in the camp where they store the shipments. The PRF's been waging genocide in the Highlands for months. They'll be everywhere. Makarov wouldn't let this travel lightly if it didn't serve a greater purpose. And chances are the bastard will be there personally to see things off. If he's back on the grid, then so are we. No, kurde, nieźle.
Ej, bo jeszcze chwila i zacznę myśleć, że MW3 jest lepsze od MW2. A tu co się dzieje, to jest naprawdę co najmniej dobre. Genialne. Naprawdę, nie wiem dlaczego w ogóle nie potrafiłem zapamiętać, co się działo w MW. W ogóle nie potrafiłem zapamiętać. Aż dziw bierze, bo to co tu się dzieje, to jest naprawdę świetne. Wow. Wow. O, mydło żyje. Ale Fryza, to ty nie zmieniłeś, co? Weź pan zmieni fryzurę. Assassin. Assassin is soap. O, Far Cry 2. Świetnie, to za dużo powiedziane. Mówisz? Dlaczego tak myślisz, Demciu? Musiałem piskę zabić. Na złe to nie jest. Jak na razie te eksplozje, te wybuchy to naprawdę do mnie przemawiają. Mam nadzieję, że to wszystko wygląda naprawdę świetnie. Stop, Liat. To wygląda prawie jak Far Cry. Ja mam Far Cry 2. Chyba nie miałem tyle serca, żeby ich ratować. Dobrym tutaj z pokazaniem konfliktu oczami z różnych osób. Ale za bardzo trochę to jeszcze za dużo, aż czego spierdolę. No to prawda. Co było widać właśnie w pierwszych dwóch misjach. To by te Delta Force było tak beznadziejne. Te zwykłe fronty nie są potrzebne. Bardziej są takie. Znaczy lepsze są te akcje, bardziej skoncentrowane na jakichś mniejszych zwartych grupach. Jakichś żołnierzach zwykłych. Czyli tutaj mamy tutaj grupkę Task Force i tak dalej. No i przewidziane to. No. To nie ma być gra, wiesz. To nie ma być gra z wielkim rozmachem fabularnym. Z wielkim rozmachem fabularnym, fabułą głęboką jak, nie wiem, tyłek Dezena. To ma być sieczka, film akcji i tyle. Michael Bay. To się udaje. To jest całkiem w porządku. Hello. W ogóle PIC, ile ty masz lat? To jest taki Chuck Norris naszych czasów. Ale co mówię po tym, jaka jest, a nie jaka miała być. No bo taka w sumie jest. Tylko taki jest, jest akcja, skrypt i nic więcej. Ła, zabiłem demona. Przepraszam. Miałem ich zabić?
Dobra, zabijcie mnie. Myślałem, że mam im pozwolić przejść. Z jednej strony poważnie potem pokazanie konfliktu i przedstawienie w bocach. No ale to jest bajka dla dużych dzieci. To jest bajka dla dużych dzieci i tyle. A z drugiej dopiero dałem 500 skryptów. No bo mówię, to jest bajka dla dużych dzieci. To jest bajka o bedasach. Ja spoko, biegnę. To jest jedna wielka sieczka. Zostań, czy nie mam im przeciwko. Bo chody zawsze takie były. No dobra, nie było zawsze. Ale tym teraz są. I to całkiem dobrze wychodzi. Całkiem przyjemne to. No, rozluźnienie się. Cięższą fabułę to masz w Black Opsie. Wydaje mi się, że gra mimo wszystko jest za łatwa. Znaczy tak dobry nie jestem. Ale w porównaniu do poprzedniej części... O, kurczaki! Kurczak. Więcej tych pick-upów wam... No, ciężko jest, typu, ciężko jest! Jezu, jakie to zajdzie wyjałe. Tu się za dużo dzieje. Tu się zdecydowanie za dużo dzieje. No wiesz. Co wy? Ja takich quick save'ów, więc skryptów mniej gameplayu. A ja w nim przeciwko, prawdę mówiąc. To jest taki dobry film akcji. Tu ja się przyjemnie ogląda. Okay.
Uznaję, że trzeba strzelać wszędzie. Slomo. Więcej mniej gameplayu, mniej scepków możesz się wyjebać. Więcej skryptów, mniejsza szansa zginiesz, więcej skryptów, łatwiejsza gra. Kurde, dobra matematyka. To może bym się ustaniesz matematykiem. To by się nie dużo tłumaczyło. O kurde, ale bym przywalił. Tu się zupełnie nic nie dzieje. No, czyli za dużo właśnie dzieje. Znaczy nawet nie wiemy co się dzieje. No oczywiście. No oczywiście. Reloady są za długie. Skończyłem literą matinf. Zostałem matematykiem. Zostań matematykiem. Moździesz. Fajny ten moździerz. To taki na urodziny. O kurde. Chyba sobie kostkę skręciłem, ale biegnę dalej. O, lul. Lul. No nieźle.
Nie słab, to jest beznadziejna broń. To jest snajper strzelał. No, no. Aka. God damn it. Niedobrze. Bardzo niedobrze. To jest pan mydło. Do kogo wystrzelacie? Panie mydło. Ciężko podostrzałem, bardzo ciężko, prawdę mówiąc. No ale dobra, skoro tak mówisz, to YOLO. Dobra, YOLO to jednak nie jest dobra taktyka. Piętrykiem przejdę? Sprawdźmy. God damn it. Mocno walą. Ta wizja. Lul, liceum. A jest jakiś skrób, no. Jak taki dup. Prawdziwy facet tworzy szkołę zawodową. Nie, tylko silny nie ruszył. No to by wszystko tłumaczyło. Dobrze tam ogadza. Na miłość boską, halo. No ale co chyba zrobisz? No istnieją takie dziwne ludzie. Dziwne niewykształcone ludzie, którzy no są niewykształcone, ała. Dane wywiadowcze, pierwsze dane. Miło. Oj, oj, pies. Co myślę, że wystarczyłby jeden strzał. Kłady. Who do you think Makarov is after? We'll ask the bastard when we find him. Dobrze, tu technika tak bardzo daje. Lepiej mieć niż nie mieć. Ici la station Corse. Nous avons intercepté un message crypté. Idon,
That's in the London now. Prévenez les renseignements britanniques que nous avons un problème. The French just intercepted a message concerning a suspicious shipment headed for British soil. Have we identified the vessel? No, sir. The call came from a number on the watch list for Fregatta Industries. Wake up MI5 and notify them that we have an imminent threat. Gentlemen, what do we know? Nothing solid. Special branches sweeping up known persons of interest, but we advise tasking SAS to investigate Tier 1 threats. Patch me through to Hereford. Ma'am, I understand we have unknown hostiles expecting a package. MI5 has identified several possible points of entry. Be advised, the nature of the cargo is currently unknown. Roger. My team is making ready. We'll be on plot within the hour. Don't worry, ma'am. Whatever they're up to, we'll put a stop to it. Base plate, we're online. Mint on view. Roger that, Bravo 6. There are multiple trucks in the docks marked Charity Worldwide. At this time, we believe they are target. That's a dodgy way of doing cherry work. The trucks are leaving the docks right now. Our source say what are we transporting? Intel on this op shows the shipment came from high-value targets overseas. Be advised, one of the trucks is still at the docks. Why not get a Spectre in here and sink the whole bloody thing in a river? Too high profile, Bravo 6. Vulture's birds will provide air cover for now. Let's just get this thing done and dusted. Fleer is picking up heat signatures in the warehouses. You will need to clear those buildings before securing the truck. My team will take warehouse one. Bravo 9 will handle the other. Base plate, our window is closing fast. We're ready to kick this off. Copy that. All teams, you've got the nod. Mission is a go. That's the warehouse in front of us. Burns will sweep, you clean. Weapons free. Heli clear, move. Got two more inside. Make sure they don't wake up. To się nie obudzą. Dobre akcje nocne. Co za akcje? Wow. O, piłka. No kurde, byłoby tak blisko. Byłby gol. Mogę po takiej diabince wejść. Mogę otworzyć te drzwi? Puste. Bravo 6, 5, 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 5
Wow. Zasadzka. No nie, zabili nam kogoś. To. A, ten ktoś. Nie mam flashlighta. Wow, Jezus. Zawsze chciałem wejść do rynki takiej. I tuby. W końcu moje marzenie się spełniło, jestem w tubie. O, wybuchająca myszka! Albo i nie? Poszukali mnie. A nie, tak wybuchająca. Panie kolego. No ładnie. Copy that. Vulture 2-2. Scout ahead and check stops. Find out where they're headed. Vulture 2-2 breaking away. Birds, get in the truck now. O jany. To teraz? O, to teraz będzie, serio?
No, to teraz to będą ładne rzeczy, ładne buty. Żołnierze SAS-u tak się bawią. Teraz co się za dużo dzieje? Ale bym chciał zobaczyć coś takiego na VR-ze. Pewnie bym się pożygał, ale... Warto byłoby się pożygać. Się za dużo dzieje. Ale to tak fajnie wygląda. Za ładnie. Chyba tego nie przeżyję. Nie jestem ekspertem, ale prawdopodobnie nie przeżył. Żyje. Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w nowym gameplayu z Metro Exodus, najnowszej części, trzeciej części z kolei z uniwersum Metro. Jesteśmy na samym początku, gdzie razem ze swoim przyjacielem Borysem ratujemy świat. Znowu, pod kolejnymi mutantami. To jest potwierdzone info. No i umy. Żeby tak wjechać w wyszady, a to jest całkiem dobry pomysł. Każdy by chciał wjechać w wyszady. Co tam cywile?
are arriving on scene. Bravo 2 will be on station in 5 minutes. He's breaking from cover! Push it! They're falling back! Westminster station is closed. Understairs! Aż się przypominam Meteo z BF-a. BF-a Tricky. To tam takie fajne Meteo. Gdzie ludzie rzucali w siebie granatami. Wybuchłeś? Dziękuję. No Metro, no BF, misja kopowa z BF-a. O, Tamiza, o Londyn, jak ja dawno tu nie byłem. Nie tak źle nawet to... Nie tak źle to odzwierowali. Oczywiście to odrobinkę inaczej wygląda, ale... Wakacje rodziny Davisów. Takich Davisów. Uuuu. Charity! Wow! Londyn! Londyn! Całkiem dobrze to odzywali. Roger, we are aware of the gas attack and are sending decon units your way. Not the gas! We're under attack by Russian ground forces! Say again, Ramstein. What Russian forces? The entire Russian army! Request immediate assistance! Eyewitnesses are now reporting Russian tanks rolling down the Champs-Élysées. This was no act of terrorism. The attacks were intended to cripple our defenses and pave the way for an invasion. We need to hit them now with everything we've got. Sir, we've lost contact with the Delta. Oh, I nawet przyszedł. Jak mnie. This is Overlord Actual. You are being rerouted. Ekipa się ponownie zbiera. We've got a principal level hostage rescue. Who is it? The Vice President. O, znowu Delta. To będzie nudne. A dobra, w takim razie takie rzeczy będą już na następnym strumyczka. Ja kończę. Kończę, jestem tak śpiący, tak zmęczony, że... że nawet... nie pomoże ta akcja w tym wszystkim.